Marta Gamop-Kocięcka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek programu Moja Historia. Październik to jest nie tylko ten miesiąc w roku, w którym wyciągamy ciepłe kurtki z szafy, ale to jest przede wszystkim miesiąc, kiedy my kobiety powinnyśmy zwrócić uwagę na nasze zdrowie. Właśnie o tym mówić będziemy dziś w odcinku, ale najpierw historia pani Zofii. Zachorowałam w 1997 roku. Jesienią wykryto u mnie, sama wykryłam ten guz i po wizycie przy poradni onkologicznej lekarz zdecydował, że musi być konieczna amputacja piersi. Jak się dowiedziałam, że jest konieczność amputacji piersi, chociaż to było bardziej drastycznie powiedziane, ta diagnoza przedstawiona przez pana doktora, wiedziałam, że za drzwiami czeka mój tato i moja starsza córka. No trzeba było się zebrać. Wyszłam na zewnątrz i mówię, co jest i tak dalej. Z panem doktorem się umówiłam, że przyjdę, zgłoszę się do szpitala tydzień później, bo mam ważną sprawę do załatwienia. A były to moje imieniny. Przy mojej całej rodzinie, przy przyjaciołach, na koniec uczty, że tak powiem, powiedziałam, że jutro idę do szpitala, bo to. Cisza była, ale potem to zaczęły się normalne rozmowy. Wiesz co, no jesteś niesamowita, no tak spokojnie mówisz. A ja mówię, a co to da, że jak ja zacznę roztrząsać? Że ja co, mam siąść w kącie, płakać, a jak to pomoże, to owszem, ja mogę to zrobić, ale to nic nie da. No i tak się stało, była amputacja piersi, była amputacja węzłów chłonnych, usunięcie węzłów chłonnych. Po trzech tygodniach, jak przyszedł wynik, zdecydowali lekarze, że będzie konieczna chemioterapia. Półroczna chemioterapia, potem jeszcze była hormonoterapia przez 9 lat. No i tak to się dalej toczy, już jestem po leczeniu. Także jestem zdrowa. Ja uważam, że te osoby, które są już po leczeniu 5, 10, 20 lat, ja je uważam za bohaterki. Bohaterki dlaczego? Dlatego, że zdecydowały się nie zostawiać tego losowi, co będzie dalej, to niech będzie, tylko jak to się mówi, weź życie w swoje ręce. Rak zmienił moje postrzeganie świata. Postrzeganie tego, co się wokół mnie dzieje. Zaczęłam postrzegać, że zaczynają być zielone drzewa na wiosnę, a jesienią są kolorowe liście. Natomiast co mi dał rak? Poznałam bardzo dużo pięknych, dobrych, wspaniałych ludzi. Właśnie z niepełnosprawnościami, różnymi. I patrząc na ich tak zwaną niedoskonałość, doszłam do wniosku, że ja jestem zdrowa, bo ja widzę, ja słyszę, ja chodzę, nie mam problemu z tym. A są ludzie, którzy są na wózkach, czy nie dosłyszą, czy są głusi, czy niewidomi i oni tyle rzeczy wspaniałych robią i to dla mnie było takim między innymi inspiracją, żeby coś zrobić, nie zamykać się na siebie. Powinniśmy pamiętać w październiku? Trzeba pamiętać o tym, że najważniejsza właściwie w zapobieganiu zachorowania na choroby nowotworowe jest profilaktyka, taka szeroko rozumiana. Rozumiana jako taki bardzo higieniczny tryb życia, czyli zdrowe odżywianie, utrzymywanie należnej wagi ciała, wysypianie się, zdrowa dieta. Drugim bardzo ważnym aspektem jest pamiętanie o tym, żeby jednak kontrolować siebie. Mam na myśli samobadanie piersi na przykład u kobiet, które powinna bardzo systematycznie prowadzić każda pacjentka, każda kobieta od 20 roku życia. I to jest
Taka metoda, którą może przeprowadzić każda kobieta w domu, powinna to robić systematycznie, a to rzeczywiście może umożliwić wykrycie nowotworu piersi we wczesnym stadium. Ważne jest skorzystanie również z wszystkich programów profilaktycznych, które są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dla kobiet jest to cytologia, która powinna być wykonywana raz do roku. Dla pań po 50 roku życia jest to mamografia, która jest wykonywana co drugi, trzeci rok. No i dla wszystkich kolonoskopia powyżej 50 roku życia. Należy pamiętać również o tym, że każdy z nas musi troszkę indywidualnie podejść, biorąc pod uwagę jakiś wywiad rodzinny, jaka sytuacja jest w rodzinie. No i myślę, że bardzo ważne jest to, żeby przekazywać taką wiedzę naszym córkom czy synom, żeby jakby od najmłodszych lat każdy miał świadomość, że dbanie o własne zdrowie, profilaktyka szeroko rozumiana czy badanie siebie to jest bardzo ważne i to może zapobiec bądź zapobiec zachorowaniu na chorobę nowotworową bądź wykryć ten nowotwór we wczesnym stadium. A jak rozmawiać z dziećmi? Myślę, że z dziećmi trzeba rozmawiać uczciwie, szczerze i od początku. No, moje dzieci mają trochę inną sytuację, bo są osłuchane z tematem jakby od wczesnych lat. Natomiast nigdy nie było takiego tematu tabu. Rozmawiamy bardzo dużo na temat zdrowego odżywiania, ruchu, trybu życia. No i o tym, że pewne badania trzeba wykonywać, niezależnie czy one są ukierunkowane na wykrywanie chorób nowotworowych, czy na wykrywanie i zdiagnozowanie jakichkolwiek dolegliwości. Więc myślę, że wszystkie dojrzewające dziewczynki powinny być jednak z mamą na wizycie u ginekologa, który zajmuje się być może ginekologią dziecięcą na początku. To są wizyty przeprowadzone w sposób profesjonalny, w taki, że dziewczynki są nieskrępowane. Dziękuję za rozmowę. W październiku głośno mówimy o raku piersi, bo to najczęściej diagnozowany u kobiet nowotwór. Stanowi 1/5 wszystkich wykrywanych nowotworów złośliwych u pań. Przez swoistą powszechność wokół słowa rak przez lata narastało wiele obaw, mitów i stereotypów. Nowotwory zawsze były takim tematem tabu w naszym polskim społeczeństwie i część osób pamięta historie, które się wydarzyły 10-20 lat temu, że ktoś poszedł do lekarza, był rozpoznany nowotwór, często już w stadium bardzo zaawansowanym, nic nie można było zrobić, dana osoba umarła. I to tak siedzi w głowie i pokutuje i niestety powoduje u części naszego społeczeństwa, że nie chcą się osoby badać. Boją się, że właśnie jeśli usłyszą już to rozpoznanie, to tak naprawdę koniec leczenia jest jeden, ale to oczywiście nie jest prawdą i właśnie po to są te badania profilaktyczne, gdzie stwierdzono, że wykonywanie tych badań poprawia rokowanie. My wyleczamy te osoby, znaczny odsetek i tutaj jest właśnie rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego. Te trzy nowotwory uznano, warto robić badania profilaktyczne, bo choroba wykryta we wczesnym stadium, na etapie małego guzka, małej zmiany, jest w dużym odsetku wyleczalna. Dlatego w październiku mówimy o raku piersi, aby tę chorobę oswajać od najmłodszych lat. Żeby nie tylko panie dorosłe, ale również dziewczynki, dziewczyny uczyły się samobadania piersi, żeby nauczyły się przede wszystkim swojego ciała. Jeżeli wiem, że nic teraz nie mam, a za następnym badaniem wyczuwam coś niepokojącego, czego nie było przy ostatnim badaniu, natychmiast reaguję, natychmiast zgłaszam się do lekarza i jest to ten właśnie moment, który ratuje życie właśnie kobiecie. A jeśli panie planują długie życie, to w tym miesiącu warto zarezerwować sobie czas na badania profilaktyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi program badań przesiewowych, z których skorzystać mogą pacjentki między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mamografii. Badanie zarówno cytologiczne, jak i mamograficzne trwa kilkanaście minut. Jest bezbolesne, bezpieczne i najważniejsze bezpłatne, bo wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I bardzo ważna informacja jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każdą przebadaną pacjentkę, ponieważ są to badania nielimitowane. Tutaj nie ma widełek, tutaj nie ma granic. Każda pani, która w ramach programu zgłosi się na badanie, będzie miała takie badanie wykonane. Badania to tylko jedna z form profilaktyki, ale trzeba też pamiętać o czynnikach ryzyka. Otyłość, wysokotłuszczowa dieta, zwłaszcza bogata w tłuszcze zwierzęce i cukrzyca, zwiększają ryzyko zachorowania. Lekarze zwracają też uwagę na działania, które stanowią swoistą ochronę. Promowanie właśnie karmienia piersią.
Tak naprawdę długie karmienie piersią u każdej kobiety zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi o połowę. Działanie ochronne może mieć również spożywanie niskotłuszczowych, mlecznych produktów oraz pokarmów zawierających wapń i witaminę D. Eksperci radzą jeść przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a jadłospis, najprościej mówiąc, powinien być kolorowy. Zielone, fioletowe, czerwone, pomarańczowe warzywa i owoce. Takie produkty są bogate w antyutleniacze, które są naszą antynowotworową tarczą. Październik to jest taki miesiąc, kiedy już dzieci dawno poszły do szkoły, po wrześniowych zamętach już pewnie panie zapomniały, o wakacjach na pewno też już panie zapomniały, a do świąt jeszcze daleko, więc jeszcze nie jesteśmy zupełnie w tym ferworze przygotowań. Jest czas na to, żeby zająć się sobą i swoim zdrowiem. I tego paniom życzę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.